Zachowanie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Władze naszego miasta zatroszczyły się o rowerzystów i dlatego w Kraśniku powstały ścieżki rowerowe, które ułatwią przemieszczanie się. Inwestycja w ścieżki rowerowe gwarantuje bezpieczeństwo ruchu rowerowego oraz pieszego. Przyczyniła się ona do uatrakcyjnienia infrastruktury turystycznej w naszym mieście. Na niektórych ulicach i obiektach Kraśnika znajdują się ścieżki rowerowe. Znajdujemy się w Kraśniku na ulicy Urzędowskiej, w miejscu, gdzie jest wyznaczona droga dla rowerów i droga dla pieszych. Przepisy prawa o ruchu drogowym regulują dość jednoznacznie i należy pamiętać o tym, że jeżeli jest znak zakazu i znak zakazu pokazuje, że jest zakaz ruchu rowerów, wówczas musimy pamiętać o tym, że rowerem nie możemy poruszać się ani po jezdni, ani po poboczu. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli jest znak nakazu, niebieski znak, w tym przypadku na kraśnickich ścieżkach przedzielony kreską pionową i ten znak dokładnie pokazuje, którą stroną kto powinien jechać. Jest narysowany rower, są narysowani piesi. Proszę państwa, korzystając z tego typu urządzeń drogowych, jak ścieżki rowerowe, pamiętajmy o tym, że powinniśmy jechać rowerem po wyznaczonej naszej części. Straż Miejska na terenie miasta chętnie korzysta ze ścieżek przeznaczonych dla rowerzystów, jednocześnie w ten sposób patroluje ruch rowerowy. Istotną rolę odgrywa znajomość prawa ruchu drogowego przez wszystkich przemieszczających się rowerzystów na terenie miasta. Pamiętamy też o tym, żeby nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników drogi. Nie ścigajmy się na ścieżkach rowerowych, dbajmy o innego uczestnika ruchu. Pamiętajmy też, szanowni państwo, o tym, że nie tylko my jesteśmy na drodze dla rowerów, że są jeszcze przypadkowo może się znaleźć pieszy. Mam wielką prośbę do wszystkich użytkowników i do mieszkańców, którzy mieszkają przy tej ścieżce rowerowej. Szanowni państwo, dla wszystkich jest to trochę utrudnienie. Ja bardzo bym prosił, żeby mieszkańcy, którzy mają posesję i muszą wjechać swoimi samochodami, żeby nie zostawiali samochodów na drodze dla rowerów. Jest to zabronione prawnie. Jedna ze ścieżek rowerowych znajduje się nad Kraśnickim Zalewem. Nie tylko kraśniczanie, ale też mieszkańcy z okolic chętnie spędzają tam wolne popołudnie na rowerach. Jednak każdy rowerzysta powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo.